Jesteśmy w Nastula Klubu w Warszawie, z nami jest Paweł Nastula, witam. Witam serdecznie. No minęło już minął ponad miesiąc od walki z Karolem Bedorfem, już tak na spokojnie wszystko sobie gdzieś tam poukładałeś w głowie, to jak oceniasz swój występ w tej walce? Jeszcze sobie układam, powiem szczerze, że jeszcze tej walki nie oglądałem. Zacząłem trenować powolutku, zaczynam się ruszać. Mój drugi trening na macie dzisiaj był, trochę biegam. Natomiast jeżeli chodzi o analizę, to jeszcze nie analizowałem. Także cóż, z tego co mogę powiedzieć, co pamiętam, no to pierwsza runda całkiem niezła była. Oprócz tego jednego kopnięcia, które dostałem na głowę, co troszeczkę zaszumiało mi w głowie. No a druga runda, no to nie do końca pamiętam. A właśnie, a co, bo są różne wersje. Jedna, że padłeś ze zmęczenia z Aliny, a druga, że był jakiś tam jakiś cios w klinczu, który był taki nokautujący. To coś pamiętasz z tej ostatniej sytuacji? No właśnie, powiem szczerze, że no, z racji tej, że nie oglądałem, to nie mogę powiedzieć. No, ja mi się wydawało, że dostałem jakiś cios, ale może rzeczywiście, no to trochę mi tlenu zabrakło i odpłynąłem, no nie wiem, myślę, że jak obejrzę tą walkę, a jeszcze trochę muszę mieć czasu, żeby rzeczywiście na spokojnie ją obejrzeć, bo nie ukrywam, że jeszcze te emocje są we mnie i jeszcze do końca tak nie doszedłem do siebie, bo no bo tak czasami jest. Czasami wystarczy kilka dni, czasami tydzień, dwa, czasami miesiąc, żeby dojść do siebie. W sensie tutaj psychicznym, bo fizycznie się czuję dobrze. No zobaczymy, no nie wiem, teraz tak jak sobie przypominam, no to raczej troszeczkę chyba mnie przytkało, no nie wiem, nie wiem co Karol mówi, czy on mówi, że jakiś czas dostałem, czy nie, no bo... Ja dopiero jak sobie obejrzę tą drugą rundę, to będę mógł więcej powiedzieć. No. W każdym razie w tej chwili, żeby poprawić swoją wydolność, 12 idę na prostowanie przegrody nosowej, bo wyszło na to, że prawie w ogóle nie jestem w stanie oddychać nosem i to też mi przeszkadza dosyć mocno, więc idę do kliniki MML, naszych, no, takiej zaprzyjaźnionej centrum kliniczne, które robi nam nosy. Ja jestem chyba trzeci czy czwarty z naszego klubu. No i zobaczymy. Ja po konferencji prasowej, były wywiady takie indywidualne, to z dość sporym niesmakiem oglądałem, jak męczyli cię kolejni dziennikarze i każdy chciał, żebyś już teraz powiedział, że czy to już koniec, czy to nie koniec. Mówiłeś wtedy wszystkim, dajcie mi odpocząć, dajcie 2-3 tygodnie. Minęło już nawet więcej, to już teraz chyba można zadać pytanie, czy już, czy co dalej? Też nie wiem. Powiem szczerze, że zacząłem się zastanawiać, co dalej, bo już też poszła taka fama na pewnym portalu, że marzę o walce z Mariuszem. Nie marzę o tej walce, sprostowanie. I na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, czy mam ochotę dalej walczyć, czy nie. Mam ochotę trenować, to tak. Tutaj pomóc chłopakom teraz w przygotowaniach, Piotrkowi, który będzie walczył w grudniu. No Jankowi nie będę musiał, bo Janek wyjeżdża do Ameryki, tam będzie miał bardzo mocnych przeciwników. Także no tu będę starał się w ramach swoich możliwości pomóc w przygotowaniu. Trening tak, natomiast walka, no to ciężko mi w tej chwili jeszcze powiedzieć. Mówię, jeszcze nie doszedłem do siebie psychicznie, w sensie takim, że dalej myślę o tej walce, dalej się wkurzam, jak sobie przypomnę tą walkę, więc no jeszcze trochę czasu potrzebuję. Może nie marzysz o walce z Mariuszem Pudzianowskim, ale pewnie gdyby się pojawiła oferta, to byś się poważnie zastanowił, bo nie jest tajemnicą, że gdzieś tam od dłuższego czasu już na między wami iskrzy, a też krąży taka plotka, że ta walka by się dobrze sprzedała i że KSW jest nią zainteresowany takim zestawieniem. Czy coś się w ogóle dzieje, czy na razie to tylko medialne spekulacje? Na razie medialne spekulacje ja z nikim nie rozmawiałem na ten temat i myślę, że w tej chwili, że ktoś by chciał podjąć ze mną rozmowę na ten temat, to myślę, że to jeszcze nie czas.
Właśnie, masz teraz trochę więcej czasu, to możesz się skoncentrować na sprawach klubowych. Tutaj siedzimy na nowej macie, a wiem, że w planach jest także powiększenie, że tak powiem, rodziny klubów na marki Nastula. To jak możesz zdradzić coś więcej? Tak, no, mamy nową matę. Właśnie niedawno dojechała tutaj sponsor, któremu chciałbym podziękować, UPC, który nam przysponsorował tą matę. O wiele lepiej się ćwiczy tam, też była troszeczkę podziurawiona, na 13 lat wytrzymała. Także dziękuję bardzo. Natomiast rzeczywiście w niedługim czasie planuję w grudniu, zobaczymy co z tego wyjdzie, otworzyć drugi klub w Łomiankach, w miejscu, gdzie teraz mieszkam. Oczywiście od razu też mówię, bo też są głosy, że zamykam ten klub, nie zamykam tego klubu. Ten klub będzie, jest, tu będzie główna siedziba, tu będziemy ciężko trenować, przygotowywać się do kolejnych startów zawodników z mojego klubu. Natomiast rzeczywiście trochę pracy teraz mam i tam próbuję stworzyć coś podobnego, co jest tutaj. Troszeczkę większa powierzchnia, tam jest prawie 1000 metrów, więc są większe możliwości. Oczywiście będą sporty walki, bo to jest priorytet. Oczywiście będzie siłownia, fitness, także no, taka szeroka oferta. No fajnie, to zapraszamy wszystkich tych z Łomianek i okolic do treningów. Z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo za wywiad. Jakbyś jeszcze chciał na koniec kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to proszę bardzo. Dziękuję za wywiad. Ja chciałbym przede wszystkim, bo nie było takiej możliwości, podziękować wszystkim kibicom, którzy trzymali za mnie kciuki i którzy tak pięknie mnie przywitali i tak mnie pięknie pożegnali w momencie, kiedy schodziłem z ringu, kiedy, no nie ukrywam, miałem bardzo ciężkie chwile, no ale kibice byli ze mną, nie ukrywam, że łezka mi się zakręciła i chciałbym im wszystkim, tym, którzy byli na sali i tak ładnie podziękowali za walkę przegraną, bo przegraną, ale podziękowali. Chciałbym im serdecznie podziękować. Dziękuję.